druga kwarta, na prowadzeniu skosy 7-0. No to dalej mam zobowiązki, druga próba Sebastian Krzysztof, środek boiska, utrzymany przez zawodnika z numerem 67 Damiana Wesołowskiego. Trzecia próba. Będziemy mieli czwartą próbę i widać, że w przeciwieństwie do Rolanda z Gałysto zawodnicy Scopes będą grali w czwartej próbie. Nie prowadzą informacji, które z tej gry chociażby musi się otrzymać poprzez kopnięcie. Jeszcze Gwizdek Sobieski zatrzymuje Alicję. Mamy fast start. Jeden z zawodników wysyłał was na tego, co wcześniej włączył jeszcze do przedstawienia. Także w połączeniu czwartej grupy, że teraz do przejścia z tego mają nie 4, a 9. Przepychanek. Mają sobie twoje obok do powiedzenia Kasper Krajewski oraz Nika Bram. Tym razem to dwie trójki, ale akcja jest zatrzymana. Co najważniejsze dla Rolanders, powstrzymali oni ofensywę Sikorsnia i teraz właśnie to ich ofensywa znajdzie się na boisku i rozpoczną swój rajd ofensywny od 15 yardu własnej połowy. Także głęboko we własnej połowie zobaczymy, jak z tym długim dystansem do pola punktowego poradzą sobie do Rolanders Gałysto. Czy to teraz będą pierwsze punkty w przyszłości? Zabarykany jest na lewą stronę, Rolanders jest złapane i będą zawodnicy różnych gości bliscy zdobycia pierwszej próby, to za sprawą podania Halisa do Łukasza Czaczkowskiego. 7-8 miadów zdobytych tej akcji podaniowej. Haris przy piłce decyduje się na starty biegu. Zostają cofnięci, będzie trzecia próba do przejścia 5 jardów. Trzecia próba 5 jardów do przejścia. I jak na razie jeszcze swoje wyzwy nie są w stanie odnaleźć. To jest poważny uczniów, jak się z tego zrobimy. Alis naciskany po raz kolejny, wyjdzie akcję gołu. Alis rozpędza się! Pierwsza próba zdobyta przez Rolandę z Gałysto. Świetnie teraz odczytał to, co się rozgrywało na boisku. Szabanik Alis. I to jest pierwsza próba zdobyta przez Rolandę z Gałysto. Może uczuć się tego. Szybkie wznowienie akcji, Alis jeszcze raz, akcja wygląda, szuka tam na prawej stronie
jak najwięcej miejsca i znalazł to bardzo dużo, 9 yardów, także świetna akcja tego Machara i Harris. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie bloki wykonane przez jego kolegę. Pamiętajmy, że wykonane jest tylko spot. Jeden z zawodników, Leo Landers, stracił kaskę, także będzie musiał opuścić boisko w tej akcji. Opuszcza Łukasz Lewandowski w jego miejsce, Michał Laskowski. Będziemy mieli trzecią próbę, co wynika. Leo Landers do przejścia 4 yardy. Się ze wspomnieniem znamu. Pokazuje też, że ostatnio uwagi swoje pasywie. Nikt nie zrobił się koło Harrisa na stronę zasadę. Tam jeden zawodnik z kosmu odzyskał piłkę, jednak wcześniej pojawiła się flaga na boisku wcześniej. Akcje zatrzymały bliski sędziowskie. I za chwilę dowiemy się, do jakiego przewinienia doszło. Falsart, 5 jardów kary po odłożeniu trzeciej próby. Także jeden zawodnik Leo Landers zbyt szybko rozpoczął i już na 50 yardzie ofensywa drużyny białostockiej. Pierwsza próba, 10 yardów do trzeciej, a nie 50, a 48. Tak? Kłopoty ze samym oddaniem. Dalej na nogach, powstrzymany przez Michała Berbecza oraz Wiktora Kudykę. Ale to już jest po dużej zdobyczy narodowej, to jest po zdobyczu pierwszej próby. I teraz to Leo Landers z Leo Landers znajduje się coraz bardziej pora punktowego skok. Pierwsza próba, 10 i widać, że coraz bardziej daleko wyjdzie na podkazu Leo Landers. Rozpędza się podany na lewą stronę. Ostatni tam był Łukasz Szaczkowski. I sędzia pokazuje, że podanie jest złapane, że w boisku znalazł się wide receiver. Leo Landers, to jest zdobyta pierwsza próba. I znaczniki wyznacza 10 latów. Nic tutaj nie oznacza się. Mniej niż 10 lat dzieli Benjaminka roku 2015 od pola punktowego, a teraz odsłonę żądanie dla drużyny z Eagles. Po raz pierwszy usłyszeliśmy się sędziego głównego. Pierwsza przerwa na żądanie wzięta przez maszynę Kutnerowskiego. Oczywiście to jest uprzytomna decyzja, nie jest zadowolony spoczynań swoich defensorów i słyszymy się z Państwem po krótkiej przerwie. Na nowym stadionie jak byli, uprzejmości prezydenta miasta Gdyni. Szanowni Państwo, na 8.13. Drużyny z Kerenciem, Amatus Gdynia, ATC Kalno, ATC Kiwek, PPC Adolf, Kurden Bowler, BCD Kontekst Kiterium, Antony Lerowy, DZ Egnax, EKB Kotejner Logistik Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermoda, Masa, MDMG, Polski Terminal Masowy, MSC Power, OZWES, Omega Biurze International, Polakę, Primer Spedycja Kostradowa, Refor Service, Sabino do Zbera Pola, TS Traster, VGL, Unii Logistics, Zarządowskiej Powodu, TEM, wszystkim wsparcie, serdecznie dziękuję. Po tej krótkiej przerwie wracamy właśnie
próba. 8 jardów do przejścia, tyle właśnie jardów dzielinowane z biały stron od polaryzacji po amerykańskim, czyli od endzone, czyli od przyłożenia. A teraz Jamali Harris zatrzymał się z podki magii. W pierwszej próbie nie udaje się sobie z żadnych jardów zdolany z goły stron. Druga próba z 8 zrobiło się 11 jardów. Alice przekazuje ostatnie uwagi swoje ofensywy. A już piłkę w rękach oddanie do Aleksandra Alena. Ten jednak jest powstrzymany przez tłuszczyk defensorów z Kołstynia. Widzieliście, że mieliśmy tam swego rodzaju kręgle, ponieważ Alen wpił się jak właśnie w takie pachołki kręgla w defensorów. Defensorów Skoksyja, którzy go też powstrzymali, zakończyli go, ale trzecia próba do przejścia 15 jardów, ale cofani są przez defensywę Skoks. Harris rozważa, że Harris będzie akcja wyjątkowa Jamariego Harrisa. Harris dalej na nogach, zatrzymany na... zatrzymany bardzo niedaleko od pola punktowego. Już jest pewna 1 yard. No, przepraszam, nie 1, a 4 yardy dzielą Jamariego Harrisa. Dzielą Rolandę z Lewisem od pola punktowego. I teraz na decydująca czwarta próba o przerwę na żądanie. Przerwa na żądanie na drużynę Rolandę. Poprosi trener Rolandę z Lewisem, także słyszymy się po krótkiej przerwie. Drużyna mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Radzie w uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczur. Sponsorem tytularnym psychowy studyjny jest miasto Gdyni. Drużyna wspierają drzwi. A ma tu Zdynia, ATC Karpę, ATC Iwe, PPC Adolf, Burger Pomer, BCD Kondycki Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, Aero Pass, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermoda, Master, MTMG, Morski Terminal Masowy Zdynia, MSC Poland, Kostolec, Omega Fuel International, Sport Agent, Streamer 40 Mówiąc Narodowy, Telefon Service, Samina do Zmiany Pola, TS Transport, VGL-u, Unilogistik, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękuję. To jest przejebane, bo... Przerwa na zmianę wzięta przez kształtem nesmiłowany z Gorysto. Była to jak najbardziej zastanowiona z bazy, z przed drugą podwyższenia wyniku stanęła Rolandę z Gołysą. Zobaczymy, czy doczekamy się wyrównania po tej akcji. Że to Jamali Harris jest pierwszy dla Rolandę w tym meczu. Problemy z opanowaniem nie oddają w kołopach, jednak sprawa jest wyjaśniona, już i podwyższenie sprawia, że mamy 7-7. Wyrównują Rolandę z Białystok i zaczyna nam się tutaj
Prawdziwy mecz futbolowy nie będzie tu jednostronnego boiska, jak mieliśmy okazję obserwować we Wrocławiu w meczu Wrocław-Mater w Polsce Girls. A tak to jest mecz jedyny z Wrocławia. A teraz w boisku pojawiają się formacje specjalne. Odkupywać punkty będą Rolandę z Grodzno, odbierać z Gdynia i zobaczymy, jak na te zdobyte punkty odpowiedzą. Co? Ja wiem, ja śledziłem relacje. I teraz pierwsza chyba 10 jardów do przejścia. To wracając na najbliższe. A tymczasem pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Chyba brał. Sebastian Krzysztofek nie utrzymał jednak piłki w rękach, mamy w konsekwencji podanie niekompletne. Druga próba 10 jardów do przejścia. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Na 20 jardzie Seahawks jeszcze raz to Krzysztofek. Tym razem odczytane jego zamiary przez defensywnych linii Hollanders i bez sporej zdobyczy jardowej. Tylko mniej niż 7 jard wpływa na konto Sebastiana Krzysztofka. Druga próba około 9 jardów do przejścia. Zdobyte około 7 jardów, że jeszcze 2 jardy zdobycia przez Skoku. Są rozpoczęły pierwszej próby, a co najważniejsze, formacja ataku bliskich jastrzębów znajduje się na 14 jardów, bo myślę, to właściwie 14 jardów dzieli od pola punktowego. I'm down.
samej informacji. Jedna z jedną na kresie to jest pierwsza próba, co wyda przez kurde lopis. Czyli na dnie, rozkłania na zdrowo, czyli to jest zapisne. A co najważniejsze, już do 10 jardów. Co najważniejsze, na kresie już tylko 10 jardów dzieli. Informacje o zginął Apola punktowego. Popatrzmy, Jaszczyński nie złapał podania od Miki Gran. Był on otwarty, sygnalizuje jeszcze tam do sędziego, jakby jeden z zawodników Lorandes zatrzymał go w nieprzepisowy sposób, jednak nie wzruszeni na te roszczenia sędziowie. Kluczowe przewinienie dla tego, co się za chwilę rozegra na boisku. Trzymanie, numer 2, 10 jardów kary, powtórzenie trzeciej próby. I mamy holding, także powtarzamy trzecią próbę po 10 jardach kary na pewno. Falstart, numer 15, 5 jardów kary, a na trzecia próba. I o kolejne 5 jardów zostają cofnięci. I za odysją Zdynia oddalają się od pola punktowego, przy którym tak blisko. Ale tu dalej jest trzecia próba, dalej posiadają jeszcze dwie szanse. Jastrzębie z nadmorza, by znaleźć się Enzony, punktowy. Trzecia próba, 20 lat do przejścia. Na oczywicę ma dużo czasu. Tutaj niestety, ja bardzo bym mocno się nie wychylał, to nie mogę zobaczyć, co się rozgrało. Na tyle wystąpienie pojawiła się jednak flaga na boisku. Ale też reakcja tego, co usłyszałem na tym, świadczy, że Sebastian Krzysztofek nie złapał podania. Nieuprawniony zawodnik w polu przy podaniu numer 20 był ukryty na linii. Ta kara jest odrzucona, czwarta próba. I teraz... Tak naprawdę ta kara nic nie zmieniła w rezultacie tego, co zadziało się na boisku. Mamy czwartą próbę, dalej 20 jardów do przejścia.
zatrzymani w czwartej próbie. Czerwonce z Blackmo zatrzymał Angelo Pis. Była jeszcze także flaga na boisku w trakcie tej akcji. Nie było przewinienia podczas akcji. A jednak nie było przewinienia. Przewinienia także pojawia się na boisku formacja ofensywna Lolanda z Białystok. Do końca pierwszej połowy pozostała minuta 56 sekund. A do zakończenia pierwszej połowy 56 sekund. Niesamowicie to się. Ja osobiście nie założyłem, że to własnej połowy, także blisko własnego pola punktowego. W dobrej sytuacji wystąpił setki, teraz z Kostynia. Wiedzą o setki, jak teraz na lewą stronę, złapane przez Tomasza Zubryckiego. I niezbyt dużo zdobyć jardowa. Ale do przodu posunęli się Lowlanders, są bajardy, a jeszcze wracając do tego, to mówiłem o safety, jeżeli zawodnik z piłką, formacją posunięty do własnych problemów, to zdobywają, to formacja Krystyna zdobywa na swoje drużyny dwa punkty, tak zwane safety, a teraz Jarvan Harris, dużo czasu było na zgranie akcji, pozbywa się piłki Jarvan Harris. Pytanie, co teraz rozgrało się na murawie, jeszcze tutaj sprzeczki, jeszcze odetchnięcia, jeszcze mają sobie do wyjaśnienia, to i owo, zawodnicy obu drużyn, ale to futbol amerykański, nie ma się co dziwić. I teraz posłuchajmy jeszcze werdyktu sędziego głównego, chociaż już widzę, że formacja ofensywna schodzi na boisko, także... Pierwsza próba 10 minut do przejścia i będą mieli okazję naprawić swoje niepowodzenie fizyczne w razie ofensywnej skorzystania. Zobaczmy, raczej widzą na nią się, a też teraz od razu pojawił się na nim Craig Allen Cooper. Jak na razie takie trzy jasne punkty w defensywie Lolanders Białystwo. Chyba nie ma czym na przyszłość, bo na pewno mega punkty. Daje Maciej Zbogi oraz Jarvan Harris. To jest taki punkty i zabiegał, że zaczynał Pustynia. Zobaczmy tam, wszystko zaczęło się od przedmiotu Wiktora Kutypi, a następnie kropkę na i postawili w akcji duet Brown oraz Pink, a teraz podwyższenie jeszcze wcześniej flagi na boisku. No, no będzie, że kara jest to tylko, no.
Państwa na 93. Podział zostanie powtórzony do dzisiaj. Jeszcze falsat jednego z zawodników z Seahawks. Także podwyższenie będzie się odbywać o 5 albo dalej niż ma to miejsce zwykle, nie? Jednak dla prawnego popatrzę, jak niewątpliwie jest jak uchwalić, to nie powinno stanowić żadne przeszkody. Teraz jeszcze przeleciała nad poprzeczką między słuchami, jeszcze posłuchajmy werdyktu sędziego głównego. Jeszcze wyrównają Rolandy z Białystok. Będą mieli na to 48 sekund, według tego, co pokazuje zegar. 45 sekund jednak. 45 sekund do zakończenia pierwszej odsłony tego meczu. Będzie 5 jardów kary i od dokładnie 35 jardu rozpoczną ofensywę Lowlander z Białystok. Druga poza boisko. Druga zostanie ustawiona 5 jardów na miejsca, w którym uczciwa Boisko. Pierwsza punkt. Czabariego Harrisa przed większą dotyczą jardową, znaczy tylko 5 jardów, tylko i aż 5 jardów zdobyte przez Czabariego Harrisa. Jeżeli teraz tę sztukę powtórzą Rolanders, bo zostaną nagrodzeni. Nagrodzeni Harrisa i tego kluba, jak na razie zbudują podpisami do części. Czasu szuka Jamal Harris, dużo czasu i miejsca, długie podanie. Drużyna Mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Rady. Dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem regularnym Seahawks Gdynia jest miasto Gdynia. Drużyna jest wspierająca się Apagus Gdynia, ATC Cargo, ATC Iwek, PPC Ador, Wunder Bomber, BCD Bałtycki Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, Aeronitas, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lattice Logistics, Lokoni Intermodal, Master, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ozdwest, Omega Fusion International, Polagen, Prima Spedycja Międzynarodowa, Refon Service, Sami Medulbene Polak, TS Transport, VGL Group, Unii Logistics, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie, serdecznie dziękujemy. Po tej krótkiej przerwie wracamy do spotkania druga kwarta, 14-7 prowadzą Seahawks Gdynia. Jednak to jeszcze przed czasem na wyjście z Rolanders z Białystok, trzecia chyba, 5 jardów
do zdobycia, by zębła z pięknym czynnikiem, jednak czy czasu starczy, no ładne zdrowie są tam. Pierwszy młody Java i Kari starczy starczy.